Radzie Ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na już długo obiecywany program o stylizowaniu rajstop, o modnych rajstopach i zasadach, czyli savoir-vivre rajstopowym. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, po pierwsze, bardzo proszę Was o polubienie na filmiku i oczywiście o zasubskrybowanie mojego kanału, ażeby pomóc mi w jego rozwijaniu i żebym mogła spędzać sporo czasu na przygotowywaniu dla Was stylówek i programów, tak żeby były ciekawe i merytoryczne. Kochani, tymczasem przechodzę do rajstop. No i moi drodzy, zbliża się jesień, właściwie nie zbliża się, jest jesień, zbliża się zima, no i jak najbardziej jest to sezon, gdzie rajstopy będą odgrywały dużą rolę, oczywiście dla tych, którzy w ogóle noszą sukienki i spódnice, dla tych pań. Natomiast oczywiście są takie osoby, które właśnie z tego powodu, że nie lubią rajstop, że nie czują się pewnie, nie czują się atrakcyjnie, dobrze w rajstopach, rajstopy im się źle kojarzą, dlatego właśnie ich często nie noszą, czyli noszą po prostu spodnie czy leginsy w zimie, ale postaram się Was przekonać, że rajstopy są super opcją, nawet na zimę i wcale nie musimy z nich rezygnować i co więcej, jak sprawić, żeby rajstopy nie tylko były kamuflażem dla nóg, ale żeby też były ozdobą i żeby nasza figura, nasza sylwetka wyglądała w nich jak najlepiej. Jest kilka zasad dotyczących tego. No i będę też mówić oczywiście o trendach rajstopowych, czyli co jest modne, co już jest niemodne i co zrobić, żeby figura i stylówka była elegancka i bez zarzutu właśnie z rajstopami. Kochani, pokażę Wam stylówki moje z poprzednich vlogów, ale też pokażę Wam nowe stylówki, które właśnie specjalnie teraz dla Was nakręciłam. Kochani, idziemy do przodu. Zacznę od takich prostych zasad dotyczących rajstop. Przede wszystkim niemodne są podobno już rajstopy cieliste, a o co z tym chodzi? Dlaczego są niemodne? Jest coś takiego, że teraz w naszych czasach wypada nam w ciepłej porze roku nosić gołe nogi. Nawet jeżeli mamy nieco krótszą spódnicę, a nogi są zadbane, opalone, ogolone i w ogóle wyglądają nieskazitelnie, no to jak najbardziej bardziej lepiej widziane jest noszenie właśnie gołych nóg, zadbanych gołych nóg, niż rajstop. Rajstopy są troszkę uważane za jakiś przeżytek, no tutaj wyjątkiem są bardzo, bardzo oficjalne okazje, w których po prostu nie możemy sobie pozwolić na występ bez rajstop i to nie jest bynajmniej estrada, bo właśnie estrada jak najbardziej lubi gołe nogi, zadbane gołe nogi, nawet robi się makijaż nóg, jak wiecie pewnie, ale na przykład bardzo formalne wydarzenia firmowe, polityczne, oficjalne, no niestety wymagają włożenia tutaj rajstop i zazwyczaj właśnie będą to rajstopy cieliste. Podobnie jest na przykład, jak się jest arystokratą, arystokratką w rodzinie na przykład królewskiej, również tam etykieta nie pozwala na występy publiczne bez rajstop, nawet takich minimalnie cieniusieńkich, ale muszą one być. No i ma to swoje źródło w dawnych czasach, kiedy kobieta przyzwoita nie mogła oczywiście występować publicznie bez rajstop. W dawnych czasach w ogóle pokazanie nawet pończoch czy rajstop, nawet kostki od nogi było wielkim faux pas. Jeszcze około 100 lat temu można było być wykluczonym z towarzystwa za pokazanie kostki. Może 120, no może nie przesadzajmy z tym 100 lat temu, bo lata 20 to już są lata odkrytych nóg i krótkich sukienek. Ale powiedzmy koniec XIX wieku. Natomiast właśnie dzisiaj już to się zmieniło. Już nie są to już lata 50., gdzie zawsze trzeba było być w tych rajstopach i to było wymagane. Dzisiaj naprawdę w niewielu firmach już obowiązuje tak sztywny dress code, że musicie mieć zawsze tam rajstopy. Jeżeli macie długą spódnicę, to często jest tak, że po prostu się tego już nie nosi, nie przestrzega się tego. Ale są takie firmy, także co zrobić, żeby te rajstopy cieliste, bo zazwyczaj takie właśnie to będą, wyglądały ok. No i popatrzcie tutaj na moje stylówki właśnie w takich pastelowych, jasnych strojach, bo takie stroje właśnie będą wymagały noszenia rajstop cielistych. I przede wszystkim, pierwsza zasada, nigdy te rajstopy nie powinny odbiegać od naszego koloru cery. To jest taka główna zasada i trzeba na to zwracać uwagę. Najgorzej to wygląda, jeżeli, kochani, mamy elegancką kreację, sukienkę w kolorze pastelowym i nagle nasze rajstopy, nasze nogi mają inny kolor niż reszta ciała. To wygląda bardzo, bardzo źle, w bardzo złym guście też. No więc rajstopy musimy dobierać do koloru naszej skóry. Lepiej, żeby były nawet odrobinkę jaśniejsze, jeżeli nie ma identycznego odcienia, niż za ciemne. Jest to naprawdę bardzo,
brzydko to wygląda, bardzo brzydko. A szczególnie jak są w takim żółtawym, pomarańczowawym kolorze, jakbyśmy wyszli z solarium. No niestety to zawsze widać. A szczególnie jeżeli rajstopy są z połyskiem, także unikajmy rajstop z połyskiem i rajstop opalonych tak zwanych, o ile nie macie bardzo ciemnej karnacji, która naprawdę do tych rajstop pasuje. Także zobaczcie, tutaj ja mam stylówkę na sobie, właśnie taką pastelową, żółtą sukienkę. Troszkę może być tam słabsza jakość tych przebitek, bo to są screeny, ale myślę, że będzie widać, że moje rajstopy są całkowicie matowe, bardzo cienkie, praktycznie niewidoczne właśnie dlatego, że są w kolorze skóry i że są matowe. Czyli robimy tak, żeby prawie ich nie było i bardzo cienkie. Najlepiej, żeby to były ósemki albo specjalne invisible tights, czyli właśnie rajstopy niewidoczne. No, to tyle jak chodzi o rajstopy cieliste, także to tu się trzymajmy tej zasady, ale podpowiem Wam ciekawostkę, że ja bardzo długo nosiłam też i dalej noszę kabaretki cieliste, też w kolorze skóry, nie opalone, broń Boże, tylko w kolorze mojej skóry, takie drobne, cieliste kabaretki, które świetnie wyglądają właśnie w lecie czy wczesną jesienią. Nie widać ich praktycznie na nogach, widać nam tylko taką lekką fakturę, no i takie rajstopy są dużo, dużo trwalsze niż zwykłe nylonowe rajstopy, które, czy z lajkrą, które są takie drobniutkie. No, powiedzmy sobie, że są trwalsze i na tym kropka. Bardzo dobrze to wygląda, bardzo fajnie to wygląda, interesująco i nie wygląda to wyzywająco, ponieważ te rajstopy są w zasadzie w kolorze ciała. Kochani, idę dalej. No i teraz druga zasada. Jeżeli nosimy tak zwane sheer tights, które teraz nawiasem mówiąc są bardzo, bardzo modne, to jest taki główny trend teraz w rajstopach, przezroczyste rajstopy w kolorach. No i tak, jeżeli nie musicie wkładać rajstop cielistych, czyli na przykład Wasza sukienka nie jest jasna, nie jest pastelowa, tylko jest w jakimś wyrazistym kolorze, to rajstopy możemy dobrać do koloru stroju i butów, na przykład czarne, prawda? Zobaczcie, tutaj też przebitki moje, gdzie rajstopy są dobrane czy do butów, czy właśnie do kolorystyki ciemnej stylówki. Na przykład właśnie czarne rajstopy, tak jak w stylizacjach Chanel pokazywałam. Niby strój był jasny, ale miałam do tego ciemne buty, czarne buty i dodatki ciemne typu pasek i w tym momencie te przezroczyste, czarne, cienkie rajstopy wyglądały do tego najlepiej. Oczywiście wiemy też, że czarny kolor wyszczupla, więc nogi będą nam wyglądały dużo szczuplej w takich rajstopach. Kochani, ale nie koniec na czarnych rajtkach, bo oczywiście, że czarne rajstopy zawsze będą dobre do ciemnych rzeczy, ale oczywiście, jeżeli strój macie w kolorze granatowym, lepiej będą Wam pasować rajstopy granatowe. Ja Wam tu pokażę rajstopy kupione przeze mnie w Lumpeksie bardzo dobrej marki. One są zielone, zobaczcie, to są przezroczyste właśnie takie sheer tights. Widać przez nie nogę, więc ten kolor tak tylko delikatnie powleka nam nogę. I one są w kolorze takim szmaragdowo-zielonym. I właśnie takie rajstopy możemy sobie włożyć do na przykład zielonego stroju. Ja tu Wam pokażę stylówkę z taką spódnicą, która łączy w sobie taki śliwkowo-fioletowy kolor z zielenią właśnie. No i rajstopy mam w kolorze spódnicy i do tego mam też zielone oliwkowe botki, żeby przedłużyć nogę. I teraz właśnie to jest kolejna ważna zasada. Starajmy się zawsze przedłużać nogę, czyli jeżeli mamy rajstopy w jakimś kolorze, to buty powinny być dopasowane do tego koloru. Nie jest to jakaś tam zupełnie zasada bezsensowna, jest to zasada, która po prostu przedłuża nogę. Czyli zielone rajstopy, ja tu mam inny odcień, zauważcie, tych botków, mogłabym mieć takie same, bo mam też botki w takim kolorze, ale właśnie są oliwkowe, one się niewiele różnią, tylko są to takie przejścia tonalne, więc to tak naprawdę nie zaburza nam tu kompozycji za bardzo. A spódnica również zawiera ten kolor, więc mamy tutaj takie już optyczne z daleka przedłużenie koloru i od pasa w zasadzie króluje ten sam kolor i dlatego nogi wydają się dłuższe. Kilka osób pisało mi w komentarzach, że mam dobre nogi. No, nieskromnie może to brzmi, ale kochani, no mówię to o tym dlatego, że też ja po prostu staram się moje nogi eksponować we właściwy sposób. I właśnie, jeżeli na przykład mam cieliste, jasną sukienkę, cieliste rajstopy, to cieliste buty, które sprawiają, że widzimy całość razem ze stopą i to się wydaje dużo dłuższe wtedy.
Na przykład w przypadku takich rajstop zielonych, zielone buty nam przedłużą tą sprawę i nasze nogi będą się wydawać dłuższe. I w zasadzie działa to w każdym przypadku. Zobaczcie tutaj na drugą przebitkę, którą dla Was zrobiłam. Też te same rajstopy, ten sam strój, oberżynowy golf, zielona spódnica właśnie z tym fioletem. I tutaj mam buty w kolorze golfa. I teraz, jeżeli to by były bodki, to bym oczywiście tego nie zrobiła, bo bodki kończą się w kostce i skróciłyby mi bardzo nogi optycznie. Dlatego takie połączenie, czyli nawiązanie kolorem butów do innej części garderoby niż dół, niż rajstopy, czy spodenki, czy spódnica, jest możliwe wtedy, kiedy te buty są bardzo płytkie, czyli i tak widzimy większość stopy, właściwie buty są tylko takim zwieńczeniem stopy. Nie jest to właśnie botek, który się kończy w kostce i który właśnie nam utnie nogę w kostce, tak jakby. I dlatego tu się zdecydowałam na takie połączenie ciekawe, kolorystyczne z tymi butami. No i jeżeli macie właśnie takie płytkie buty czy baleriny, to jak najbardziej możecie coś takiego zastosować, ale pamiętajcie, żeby nie przesadzać z kontrastami, bo na przykład włożenie białych butów do czegoś takiego, czy kremowych, wyglądałoby już naprawdę źle. No ale kochani, idziemy dalej. No i teraz rajstopy cienkie, właściwie zużyłam ten temat. Rajstopy czarne ogólnie. Rajstopy czarne są oczywiście bardzo uniwersalne, czy to sheer, czy to przezroczyste, czy to kryjące. No i oczywiście kryjące rajstopy, jak najbardziej czarne, będą świetne na zimę. Możecie je włożyć do wszystkiego, do botków, do balerinek i właśnie wówczas, jeżeli te buty będą w tym samym kolorze, to właściwie nie ma takiego znaczenia, czy te buty będą niskie, czy wysokie. I tak będzie to dosyć dobrze wyglądało. Ale pamiętajcie, że botki do kostki najbardziej skracają nogi i najgorzej prezentują te nogi, więc lepiej nogi się już będą prezentowały w butach wyższych, z wyższą cholewką, albo w całkiem płytkich. Także jeżeli macie bardzo długie nogi, to możecie olać ten temat, ale jeżeli macie zastrzeżenia jakieś do swoich nóg, uważacie, że może są trochę za krótkie, czy trochę Wam się nie podoba po prostu Wasza noga, to pamiętajcie, że botki to jest najgorszy rodzaj, najbardziej niekorzystny rodzaj obuwia dla nóg ogólnie. No i tak to wygląda, moi drodzy. Więc czarne, oczywiście rajstopy będą świetne do wszystkiego w zasadzie i to w każdym wydaniu. Także naprawdę, jeżeli tylko strój jest na tyle ciemny, że pozwala nam na czarne rajstopy. Ale są też alternatywy dla czerni, tak jak mówię, granatowe, ciemne rajstopy. Jeżeli wolicie granat od czerni, też będą spełniały tą samą funkcję. Tak samo jest w przypadku rajstop takich w kolorze stalowym. Ja tu mam na przykład grube rajstopy w kolorze takim właśnie grafitowym, ciemnografitowym. To jest prawie czarne, ale ma taką lekko melanżową, szarą nitkę w sobie. I to sprawia, że te rajstopy już są takie złamane. Nie są bardzo czarne i są bardzo grube. Więc teoretycznie można by się tu obawiać, że rajstopy te nam pogrubią nogę. Ale nie. Jeżeli na przykład, zobaczcie, ja tam mam na sobie taki sweter gruby w nutki, bardzo gruby, z takiej wełny czystej. I do tego mam właśnie spódnicę skórzaną, bo jednak ten sweter nie jest aż tak długi, żeby go nosić bez spódnicy. To nie przesadzajmy, to nie jest swetro-sukienka, która się kończy tutaj w połowie uda czy niżej, tylko to jednak jest długi sweter. Więc spódnica skórzana, która w świetle, bo to skóra, połyskuje, czyli ona w sumie daje efekt taki trochę ciemno-szary właśnie. No i można do tego nawet grube rajstopy, bo do tak grubego swetra, jak najbardziej wełniane, czy rajstopy właśnie takie z kaszmirem jak te, z kalcedonii, będą fajnie wyglądać i będą też robiły, nawet będą lepiej niż czarne wyglądać, bo przy tej skórze czarne wyglądałyby bardzo czarno i by się właśnie wybijały. A tutaj ten kolor robi nam właśnie efekt troszkę podobny i przez to, że faktura jest taka meszkowa, do tej skóry takiej błyszczącej w świetle. No i buty skórzane i to wszystko wygląda w sumie na jeden kolor. Bardzo czarne, bardzo matowe rajstopy wyglądałyby dużo ciemniej i właśnie wybijałyby się z tej stylówki. Także wcale nie jest to takie oczywiste, że te rajstopy muszą być w takiej super czarnej czerni i super matowe. To zależy wszystko od tego, do czego je włożymy. Także właśnie to jest mój myk na takie zimowe rajstopy. Ciepła skórzana spódnica, bardzo ciepły sweter, ciepłe rajstopy z kaszmirem i kozaki jeszcze. No i tutaj kolor nam znowu robi długość nóg. Jak najbardziej, moi drodzy. No i w ogóle, moi drodzy, teraz chcę jeszcze nawiązać właśnie do tego przedłużenia, czyli do tych monochromów, bo jak wiecie, bardzo modne są te stylówki Total Look, Tone on Tone, czyli te tonowanie kolorami, noszenie jednego odcienia, czy różnych odcieni tej samej barwy w jednym stroju.
No i właśnie to jest nie tylko bardzo modne, ale też bardzo stylowe i właśnie to przedłuża nogi. I zobaczcie teraz, tu Wam pokażę z tymi prześlicznymi zielonymi rajstopami pistacjowymi stylówkę z moich stylizacji na lata 60. I właśnie tam jestem cała na zielono, w tym samym właściwie kolorze. Spódniczka na lata 60. w dwóch wersjach, tu jestem chyba, jest z taką bluzką w kwiaty i bez. I właśnie te rajstopy i do zielonych butów. Mogłabym mieć nawet buty w tym samym kolorze, ale w tym przypadku już to nie ma takiego znaczenia, bo i tak tutaj mamy krótką spódniczkę i rajstopy właśnie w tym samym kolorze, które bardzo przedłużają sylwetkę i zobaczcie, że naprawdę to wygląda dużo szczuplej niż nieraz wyglądam w innych ubraniach, bo po prostu tutaj nam się robi ten piękny pion taki. A tak, jeszcze wracając do poprzedniej stylówki, tej z tą kraciastą spódniczką, to tam w jednym miejscu miałam kardigan zielony, który też jeszcze przez swoje cięcia pionowe, tego rozpięcia jakby kardygana, też przedłuża właśnie sylwetkę, dodając znowu pion tego zielonego koloru. Także to też jest myk. No, ale wracając do tych rajstop teraz, no to te rajstopy, kochani, tutaj dobrałam tak celowo, żeby ta sylwetka była nie dość, że elegancka, wybijała się, to jeszcze właśnie to przedłuża nam nogi. No i to mi się bardzo podoba i kilka takich stylówek właśnie monochromatycznych miałam, między innymi z tymi butami, z kokardkami, co przedtem widzieliście, z tymi zielonymi rajstopkami. Pokazywałam Wam też wcześniej taką stylówkę bordową, właśnie z bordową spódniczką, bordowym swetrem, bordowe rajstopy i bordowe buty, czyli znowu ten tone on tone i właśnie też bardzo fajnie to wygląda i takie buty włożone do bordowych rajstop w tym samym kolorze znowu robią nam przepiękne, długie nogi, to się fajnie eksponuje. Nawet jeśli Wasze nogi nie są tak długie, to jeżeli ubierzecie się w ten sposób, będą robiły wrażenie znacznie dłuższych niż tak naprawdę są. Także to jest świetny myk i możecie z tego naprawdę skorzystać. No i kochani, teraz wzory, bo też bardzo, bardzo modne są te wzory. Tutaj już mieliśmy wszystko monochromatyczne, tymczasem właśnie pełno jest tych wzorkowych rajstop. No i oczywiście musicie uważać na duże wzory, bo po pierwsze pogrubiają nogi, po drugie bardzo trudno je wystylizować i żeby takie wyraziste, duże wzory stylizować, no to trzeba naprawdę mieć wielkie doświadczenie w stylizowaniu, w dobieraniu proporcji, w dobieraniu kolorów, no jest to problematyczne. Dlatego na przykład ja, nie żebym nie umiała, ale no naprawdę bardzo rzadko mam ochotę też na tak, żeby tak aż ekstrawaganckie wzory dobierać, więc ja wolę takie drobne wzorki. Po pierwsze nie pogrubiają nóg, po drugie drobny wzorek można łatwiej do czegoś dobrać, można ciekawie wystylizować. No i właśnie modne są wszystkie serduszka, kokardki, ptaszki, a szczególnie wzory kosmiczne i abstrakcyjne w różnych kolorach. Także polecam Wam próbowanie różnych rajstop, ale właśnie zabawa ze stylizacjami jest to tak dla takich doświadczonych osób sprawa. Ale tymczasem pokażę Wam kilka moich przykładów. Najpierw takich cieńszych rajstop. Ostatnio już pokazywałam stylówkę z tymi rajstopkami z Calcedonii, z wyprzedażowego sklepu w Modliczce w Krakowie. One są czarne w czerwone serduszka. No tak mi się spodobały te rajstopy, że musiałam je kupić. I tam są rajstopy dosyć tanie w tej wyprzedaży, bo jak wiecie, w Calcedonii jako nowe, z nowej kolekcji, naprawdę są ceny bardzo wysokie rajstop. Tymczasem właśnie kupiłam je po 10,90. No i super. I są to 40, więc nie takie bardzo cienkie rajstopy, ale są lekko przezroczyste jeszcze. No i zobaczcie tutaj z ostatniego hola stylówkę. Z taką kratkową spódniczką z czerwonym kolorem i z kamizelką też z czerwienią. No i do tego te rajstopki. Wydawałoby się, że serca do kratki mogą nie pasować, ale właśnie nie. Tutaj nawiązaniem jest kolor i te drobne serduszka tak po prostu lekko ożywiają tylko. Dodają takiego nawiązania między czarnymi butami na przykład, jeśli by były, a tą czerwienią w stroju. I to mi się bardzo, bardzo podoba. A tu zobaczcie, zrobiłam Wam taką przebitkę takiej przykładowej stylówki na walentynki. Rajstopy czarne w serduszka, czarna spódnica, czerwona bluzeczka. To tylko tak na krótko, żeby pokazać Wam, że dużo możliwości jest wystylizowania takich rajstop. Można je włożyć też do oversize'owego swetra i właśnie takiej spódnicy skórzanej, czarnej. Też by bardzo fajnie to wyglądało i do botków. Kochani, drugie moje takie rajstopy przykładowe właśnie we wzorek, to są rajstopy czarne, zobaczcie, w taki, mam nadzieję, że coś zobaczycie, w takie niebieskie kropeczki, przepiękny kolor takich kropeczek. Jeśli się nie uda Wam tego pokazać, to zrobię przebitkę, zdjęcie.
Świetne, naprawdę super rajstopki, przepiękny kolor i tutaj mam stylówkę w tej mojej sukience artystycznej, którą zaprojektowałam z takiej odciętej spódnicy. No i do tego właśnie te rajstopki, które tutaj mają też niebieski kolor jak w sukience i te kropeczki są łącznikiem między czernią sukienki i tym, a tymi niebieskimi vintage bucikami, które są właśnie w takim identycznym niebieskim kolorze jak te kropeczki. I uważam, że to jest jedyny wzorek, może oprócz mikrokokardek, jakby były takie niebieskie, który by do takiego czegoś pasował. I dodaje takiego, no dla mnie to dodaje takiego smaczku, włożenie tego, takich rajstop. Jest to taki naprawdę fajny, przyciągający detal. Niewiele wystaje tych rajstop, więc nie są wyzywające, ale wyglądają ciekawiej. Po prostu wyglądają ciekawiej, no i też są jednak czarne, mimo wszystko dominuje czerni, więc też nogi w nich będą wyglądać w porządku. Moi drodzy, rajstopy z różnymi ozdobami też są bardzo teraz w modzie. Nie jest to mój ulubiony rodzaj rajstop, ale bardzo lubię na przykład rajstopy kabaretki. Czarne kabaretki mogą być z jakimiś ozdobami. Przykładem są moje kabaretki czarne, które pokazywałam w stylówkach sylwestrowych w zeszłym roku, sylwester domowy. No i właśnie mam takie kabaretki z takim motylkiem, czarne i mają na sobie takiego zielono-niebieskiego motylka jeszcze z jakimś tam kamyczkiem przyklejonym. Śliczne z kalcedonii też z wyprzedaży kabaretki, które, no i też jest to takie wyjątkowe dla mnie, bo ja takich właśnie, jak mówię, z takimi ozdobami rajstop nie lubię bardzo. Natomiast te jedne mi się bardzo podobały i zobaczcie, tutaj dobrałam je do kombinezonów, takie cekiny i korale wyszywanego, dokładnie w tych kolorach, niebieskie i zielone kamienie, jeszcze torebka była taka w takich kolorach, no i ten motylek na tych czarnych kabaretkach i tutaj te, w ogóle te kabaretki według mnie świetnie pasowały do tego kombinezonu, ale też takie czarne, normalne kabaretki pasują fajnie do właśnie takich sylwestrowych, wyjściowych rzeczy, bo są to rajstopy dosyć wyzywające jednak. Ja bym tutaj nie radziła Wam kabaretek czarnych nosić na co dzień. To jest coś na imprezę, na estradę, na jakiś koncert. Coś tak właśnie sylwestra, zabawę jakąś tematyczną. Super wyglądają, ale to jest naprawdę dość wyzywający rodzaj rajstop. Także ja to sobie zostawiam na specjalne okazje i tylko do takich ekstra wystrzałowych kreacji. No i teraz, kochani, rajstopy grube we wzory, bo cienkie, wzorowane rajstopy, no to już omówiliśmy. No i wszystkie rodzaje wzorów właściwie takich, na rajstopach są modne bardzo. Czy pepitka, czy jakieś wzory kwiatowe, czy wzory w panterkę. Już panterka trochę, wiecie, wychodzi z mody, ale jeszcze spokojnie taki drobny rzucik panterkowy można gdzieś sobie przemycić. No i przykładowo, pokażę Wam teraz takie rajstopy wzorowane moje. I zobaczcie, te rajstopy, które mam na sobie, one są takie rude z czarnymi kwiatami. Zrobię Wam przebitki zdjęć z bliska, żebyście zobaczyli wzorek, bo z daleka ten wzorek jest tak dyskretny, że on wygląda tylko jak, że coś tam jest na tych rajstopach, do końca nie widać co. Z bliska dopiero można się tak naprawdę przyjrzeć, co to jest. No i zobaczcie, ja tutaj nietypowo dobrałam te rajstopy do spódnicy w panterkę. Ta panterka też jest bardzo dyskretna, to jest bardziej nawet niż panterka, taki wężowy wzór, ale w bardzo stonowanych kolorach. No i dobrałam w podobnym odcieniu kozaki. No i te kozaki, ta spódnica i te rajstopy w sumie tworzą właściwie jedną całość. Jak się z daleka na to popatrzy, to nie ma tutaj jakiegoś takiego harmideru dużego, ponieważ te wzory są dosyć drobne i w podobnych kolorach. W związku z czym całość wygląda właśnie jak całość, czyli właśnie to też przedłuża nogi. Nieprzypadkowo dobrałam to właśnie tak, żeby te nogi wyglądały na długie. I dla kontrastu pokażę Wam teraz, jak w stylówce miałam białe rajstopy, to i brązowe kozaki, czyli tutaj była ta przemienność, była na przemian białe, brązowe, no i tutaj już nogi są skrócone. Gdyby nie to, że mam dość długie nogi i tak jakoś bardzo się nie bałam tego skrócenia, chciałam trochę zaszaleć, zrobić coś innego, no to bym się tak nie ubrała. Jeżeli bym na przykład bała się, że mi to skróci nogi, to raczej właśnie wolałabym się ubrać tak. No i pewnie też wolę się ubrać tak de facto, bo jednak moje nogi wyglądają teraz na dużo dłuższe niż w tej stylówce z tymi kremowymi rajstopami. Także nie dobierajcie sobie rajstop do góry raczej, tylko właśnie raczej do butów, bo to będzie powodowało fajną sylwetkę. No, ale w każdym razie, no zobaczcie, mimo że niby tu kwiatki, tutaj wzorek zwierzęcy, ale nie gryzie się to przez dobór kolorów i drobnych wzorów właśnie, że one gdzieś mają wspólny element ze sobą.
No, drugi przykład. Rajstopy w takie, tutaj akurat mam ciekawe, zobaczcie, rajstopy w pepitkę, takie szaro-czarne i ze złotą nitką, ale ta złota nitka jest bardzo dyskretna, naprawdę, to nie jest w żaden sposób takie nachalne. I te rajstopy są bardzo grube i mam je tam w stylówce, chyba w trendach sezonu, z taką szarą spódnicą, wysokimi bodkami za kolano i sweterkiem takim popielatym w jeszcze inny wzorek. No i też, zobaczcie, mimo że jest wzorek, to one są ciemne, na tyle ciemne, że w sumie one i tak tworzą właśnie ten jeden pion. Czyli tutaj nie musimy być aż tak stricte się tym przejmować, czy to będzie ciemno-popielaty, czy granatowy. Jeżeli to jest ciemny kolor, który w sumie optycznie tworzy taki jeden ciąg, to też będzie to fajnie wyglądać. No i przy okazji te rajstopy urozmaicają trochę styl. Stylówkę ogólnie. Kochani, tak samo tutaj mam beżowe rajstopy, które mają... znowu tutaj bym dobrała do beżowych butów, beżowych bodków. Mogłyby być do czarnych, jeżeli na przykład miałabym beżową sukienkę do tego i wtedy też byłoby dużo tego samego w pionie koloru. No ale tutaj zobaczcie, przypomnę Wam tylko stylówkę z tymi rajstopami, z stylówek na projektantów, na Etro, bo miałam tam taką sukienkę, sukienko-sweter i do tego te rajstopy, które są w bardzo podobnym wzorku. Także ja na przykład patrzę na to bardzo, jak są bardzo ciekawe rajstopy, właśnie w takie drobne wzorki, w jakiś wzorek, który mi się podoba, to zawsze kupuję, szczególnie w lumpeksie, jak są nowe, to zawsze poluję na takie ciekawe, dobrej jakości, fajne, ciekawe rajstopy. Kochani, pokażę Wam jeszcze rajstopy w panterkę, czyli właśnie coś, co jest takie dosyć dyskusyjne, ale te rajstopy, zobaczcie, są bardzo ciemne, to jest taka oberżyna, ciemne bordo i czarna panterka jest na tym, czarny wzór panterki i dzięki temu te rajstopy nie są właśnie krzykliwe, tylko są bardzo stonowane w kolorze i w takim wydaniu, dla mnie to jest jedyne chyba wydanie panterki w rajstopach, które dla mnie przejdzie. I ja sobie to dobrałam do czarnych kozaków, tej skórzanej spódnicy i takiego swetra, zobaczcie, w kolorze właśnie tym drugim na tych rajstopach, czyli ta oberżyna właśnie. No i to jest na tyle, zakryte są rajstopy, właściwie widać je tylko w okolicy kolana i też dominuje tutaj kolor taki bardzo ciemny, więc też w sumie z tymi czarnymi kozakami, z tą czarną spódnicą, te rajstopy tu nie dominują, tylko dodają ciekawości, przyciągają troszeczkę wzrok, a nie skracają nogi, bo są właśnie ciemne, tak jak mówię. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że te moje wskazówki i te stylówki z rajstopami się Wam podobają. Ja tam robiłam jeszcze bardzo dużo innych stylówek z rajstopami, bo ja w ogóle bardzo lubię rajstopy. Uważam, że to jest ciekawy element garderoby. I zawsze staram się polować w lumpeksach na rajstopy nowe. Zazwyczaj są to właśnie rajstopy nowe, zapakowane, ale chodzę też na przykład właśnie do Modelniczki w Krakowie, do Faktory i tam jest kalcedonia wyprzedażowa i tam zawsze można upolować fajne, właśnie ciekawe rajstopy z wyprzedaży, bo nie kupuję takich rajstop, które kosztują powyżej powiedzmy 15 zł, po prostu uważam, że mogę upolować je na wyprzedaży albo w lumpeksie, dlatego zawsze to robię. Kochani, jestem bardzo ciekawa, czy są jeszcze jakieś tematy związane z rajstopami, które byście chcieli omówić, albo możecie zresztą pisać w komentarzach, możemy sobie dyskutować, także jak najbardziej proszę Was i powiedzcie, co myślicie o tych moich stylówkach i poradach dotyczących rajstop. Myślę, że poruszyłam większość tematów, które chciałam poruszyć. W przyszłości też być może jeszcze pokażą się programy z rajstopami, a na pewno będą stylizacje z rajstopami w stylówkach na projektantów, to możecie być tego pewni. Także jeszcze zobaczycie dużo. Kochani, żegnam się już z Wami bardzo serdecznie i zapraszam Was już teraz na kolejny lumpeks. Zapraszam Was do lumpeksu razem z zakupami i stylówkami. Cześć, do zobaczenia!